No, witam bardzo serdecznie. Po krótkiej takiej nieobecności z napraw będziemy przestrajać tuner AS252 polskiej Unitry, który właśnie oprócz przestrajania to chyba się coś stało jeszcze z przełącznikiem włącznika, ale to dobra, zapraszam do obejrzenia. A więc tak, w tunerku jest prawdopodobnie jedna z głowic GFE, jeszcze nie wiem czy 104 czy 105, słuchajcie, będziemy tu ją zaraz otwierać i będziemy sprawdzać co jest, co dalej, co kryje wnętrze. Dobra, zobaczcie, nasi tu byli, standardowo, ktoś już tutaj cewki, jak widać, dowijał, rozwijał. To jest akurat cewka heterodyny. Tu mamy ten nieszczęsny kondensator 1,2 pico od Arwa. No nie wiem ile on tam ma, to standardowo tak się kiedyś robiło kondensatory 1 pico. No maksymalnie chyba do 3 pico nawet tak skręcali dwużyłowy przewodzik. Heterodyna, układ wzmacniaczy. Tu jest pośrednia częstotliwość już. Układ wzmacniacza wejściowego i tu już jest bodajże, to jest maksymalna czułość u heterodyna. Niskie częstotliwości, tak jak standardowo ustawiamy w tych głowicach, ustawiamy cewkami na maksymalny zakres, to ustawiamy na środku częstotliwości maksimum sygnału. A najpierw sprawdzamy napięcie strojenia, słuchajcie. Ma być od 3 do 25, 24,7 na max. Przekręćmy teraz w drugą stronę. Napięcie mamy 1,8, trochę małe, ale to nic, będzie szerszy zakres. Ustawimy zaraz 3,3 V. Od 3,3 do 25 V. AS252, tak? Tak. Napięcie ustawione, słuchajcie, ale możemy przystąpić do demontażu C1, C9 i C13. Tak jak już wcześniej pokazywałem, z głowicy.
Nie no, nie mogę. Zobaczcie, jak wygląda cewka heterodyny. Mało tego, ktoś podstawił w szeregu dwa kondensatory zamiast C23. Trzeba wymienić z 51 na 33 pico. Zostały dwa szeregowo dołożone. Czyli wiecie, jeśli w szeregu łączycie kondensatory, to te kondensatory się odejmują od siebie. To nie jest tak, że można dołożyć pojemność. Dołożyć to by było równolegle połączone dwa kondensatory. To wtedy moglibyśmy dołożyć. Mało tego, ta cewka jest całkowicie do wymiany. Do odwinięcia, do nawinięcia na nowo. O, trochę sieczka. Te kondensatorki dwa były wyrwane, dobrze, a jeden był zostawiony. C9 nie był w ogóle wyrwany. Radio oczywiście nic nie odbiera. Heterodynę ma na częstotliwości chyba 60, bodajże 2. 62 do 68 MHz. Dobra, działamy. Wybieramy te wszystkie przeróbki i na nowo odnawiamy tą głowicę. No dobra, ciąg dalszy po prostu, słuchajcie, ciąg dalszy kłopotów z tą głowicą. Słuchajcie, tak, wszystko stąd zostało, że tak powiem, wybrane to, co było źle zrobione. Tutaj będziemy mieli nową cewkę heterodyny, ona ma odczep. Z tego, co tu widzę, mam tutaj fotkę
na kompie od... To jest Anim GF 105 i ma trochę inaczej. Słuchajcie, tutaj jest taka przeróbka zrobiona od Archa. Tutaj jest, są wymontowane dioda pojemnościowa z tego co widzę. Kondensator C23. U mnie przynajmniej jest oznaczenie C23. Ojejku. Makro muszę włączyć moment. O właśnie. Tu mamy C23. O, w tym miejscu. Tą diodę muszę też stąd wybrać, wymontować. Dorobić cewkę heterodyny, która oczywiście tutaj była na diabła zrobiona. Domontować tutaj ten kondensator, wyciągnąć jeszcze i domontować archa właśnie do O. Zrobić to w ten sposób. Czyli tutaj mamy archa, o tu, w tym miejscu. 2,2 pico przez dwa rezystory, punkt wyjścia, wyjście na arch. No dobra, i heterodyna ma wyglądać w ten sposób. Ile tam jest dwoi? Raz, dwa, trzy, cztery do odczepu i jeszcze jeden wyżej i rdzeń aluminiowy. Działamy. No i kolejny bubble, słuchajcie, tak. Patrzcie na trimmer. Się nie obraca, śrubka się obraca, trimmer jest do wymiany, a jak reszta? Ten jest ok. Tak nie za bogato i tak będziemy to wszystko jeszcze raz stroić. Te są ok. Te są ok. Do heterodyny trzeba jeszcze aluminiowy rdzeń wkręcić i wymienić ten trimmer. Działamy. No, nareszcie uporałem się, tak. Wymiana kondensatora od wymiana cewki heterodyny. O, i zobaczcie, pewnie chyba coś z tego będzie nawet. Będziemy ją zaraz stroić i zalejemy ją potem całą głowicą, tym żywicą, parafiną, nie żywicą. Czyli coś tu jest, słuchajcie, tutaj już mam odpalony SDR i będziemy zaraz stroić dolny i górny zakres, zobaczymy. Coś jest, ale na skali niczego nie ma, no, słaby sygnał. Dobra, działamy, działamy. Będziemy zaraz go stroić, także pewnie zaraz będzie. Już coś jest. Już zagadał tunel. Po 3 godzinach, po 4 godzinach w sumie pracy. Zagadał tunel. No dobra, słuchajcie, spróbujemy zestroić tą heterodynkę. Już ja tutaj mniej więcej ją podstroiłem. Do końca. Prawie do końca skali to mamy mieć 98 heterodyna, 98,2, czyli standardowo. Tutaj mam 98,2 znacznik postawiony. I kawałek, no 98. No dobra, to teraz zobaczymy do ilu ona się kręci. Dobra, pojechaliśmy. 103 jest. Tu jest. Jesteśmy. 106 jest, 109 jest, ma być 118,7, to będzie 108, nie? Po 10,7 jest pośrednio, to 118,7 jest, 114 jest, 116, 118 jest i praktycznie jest koniec zakresu. 118,9 jest. Trochę dużo. 119. Zaraz, nie podbić elektrzane. Dobra, tutaj mamy. Ok, jesteśmy. 119. Dobrze, będzie mógł sobie jeszcze posłuchać. 1 MHz to nie jest tak dużo.
Teraz zobaczymy do ilu maksymalnie, nie? Się kręci. No to już napięciem werikapu ściągniemy, górne. Górę. Dobra, koniec. 122. Czyli 4 MHz do góry polowałem, czyli do 120 MHz te radio, ale tutaj już wyszło poza skalę. 108 to będzie gdzieś w tym miejscu, to 73. No to będzie heterodyna stała tu. To 18,7. Dobra, zestroimy to tak jak ma być. To 18,7. No i jest dobrze, 73. Czyli cały zakres wszedł, tylko teraz jeszcze z czułością. A z czułością to musimy na nóżce numer 15 scalaczka TDA, nie, A4100. Na nóżce 15 możemy sobie pobrać sygnał na miernik na woltomierz i zobaczyć na woltomierzu, zestroić maks sygnału po prostu. Dobra. Ja się biorę do roboty i za chwileczkę będzie efekt końcowy z tego tunera, po w sumie no 5 godzin mi to zajęło, no. No witam, nareszcie się uporałem kompletnie z tym tunerem. Mam bardzo fajnie, dobrą czułość. Odbiera stacje tak jak te, które u mnie normalnie nie są odbieralne. Na przykład Skowna, o, stacja. Tu już Polskie Radio 24. Nasze lokalne radyjko. Dwójka, BIS. Nasze lokalne drugie radyjko. Ok, trochę pirackie. Trójka. Białystok. Nawet nie wiem jakie. RMF-ka bodajże. Z-ka. Ukraińskie. Jeszcze były ukraińskie. Na końcówce. Dobra, słuchajcie, ja zamykam pokrywę, to jest właśnie ten AS, który wam zawsze robił problemy. Mam nadzieję, że postawicie łapkę do góry i że w następnym odcinku będzie taki sam, tylko że cyfrowy. Będzie jeszcze do tego AS952, będziemy musieli dostawić jedną cyfrę częstotliwości mierza, czyli jedną cyfrę LED, bo nie ma, no i przestroić go na 98-108, a nie tak jak było do tej pory, nie? Także będzie z syntezo jeden tunerek, niech już wam będzie, że zrobimy jednego z syntezo. No i dek do przeglądu. Ten tunerek piękny. Coraz więcej wiem, coraz... Jestem zadowolony. Po 5,5, nie no, 20 jest. No, prawie 6 godzinach pracy. Pozdrawiam. Liczę na łapki do góry i słuchajcie. Na co dzień też takie nosicie? Do następnych odcinków.